na nasze spotkanie. Chciałabym bardzo serdecznie wszystkich przywitać. Organizatorem spotkania jest nasze Narodowe Koło Platformy Obywatelskiej, które jest przewodniczącą. Inicjatywa tego spotkania to również inicjatywa, która wypłynęła od naszych posłów. Mamy dzisiaj właśnie gości, pana Krzysztofa Brejzę, posła na Sejm Rzeczypospolitej, a jednocześnie można powiedzieć członka Gabinetu Ziemi, członka Rady Ministrów, a konkretnie minister sprawiedliwości w Gabinecie Ziemi. Witamy bardzo serdecznie, panie Krzysztofie. Witam też bardzo serdecznie Piotra Cieślińskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej, który jest nam chyba bardziej znany. Pomysł spotkania to głównie inicjatywa też panów, co nas bardzo ucieszyło, bo myślę, że jest czas na rozmowy o tym, co się dzieje, na rozmowy, jak państwo oceniają różne sytuacje. Przede wszystkim dla państwa okazja świetna, żeby móc zadać pytania, powiedzieć o problemach, które nas nurtują, tym, którzy są najbliżej całego rządu, Sejmu i w ogóle najwięcej chyba wiedzą na temat sytuacji. Nasza wiedza to oczywiście media i też zależy, które media oglądamy, to takie mamy poglądy. Z tego co widać, mam nadzieję, że obecni tu oglądają właściwe. No i proszę państwa, ja nie będę więcej mówiła, bo myślę, że nie jesteśmy tu z tego powodu, żeby słuchać, co ja mam do powiedzenia, ale to, co mają do powiedzenia nasi goście i przede wszystkim też państwo, którzy, jeżeli mają państwo pytania, to jak najbardziej myślę, że nasi goście taki moment na pytania tutaj przeznaczą podczas tego spotkania. Jeszcze raz wyrażę swoją radość z naszej obecności. Już z panem Krzysztofem rozmawiałam o wcześniejszych moich kontaktach, tak stare czasy w sejmiku województwa dolińskiego, ponieważ pana Krzysztofa tata był też delegatem sejmiku, tam pełnił bardziej zaszczytne funkcje niż ja, skromny, zwykły członek sejmiku województwa wtedy dolińskiego. Tak jest, tak. Oddaję głos naszym gościom. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja, jeśli państwo pozwolicie, to nie będę używał tego. No to tak, żeby nie było, że jest niepotrzebny. Myślę, że jesteśmy w tak fajnym, akustycznym miejscu, że doskonale będzie nas słychać. Proponuję od razu, jeśli chodzi o sprawy techniczne, abyśmy mówili na siedząco, na luzie. Za stołem tym siedzimy tylko dlatego, że tak też ładnie jest to przygotowane, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy chyba mieli taką interakcję na tyle zbliżoną, żeby nikt się nie krępował. Z doświadczenia wiem, drodzy państwo, że najchętniej, najodważniejsze też pytania padają na koniec. Dlatego od razu uprzedzam, że jak będzie się zbliżała godzina, kiedy państwo będziecie musieli wychodzić, to na pewno te pytania państwa się pojawią. Dlatego zachęcam już od razu, żebyście je państwo zadawali. My nie chcemy tutaj prowadzić absolutnie monologu. I ja dwa słowa wstępu, później oczywiście oddamy głos panu posłowi Krzysztofowi Brejzie, któremu serdecznie dziękuję już teraz za to, za obecność. Kawał drogi, pomimo tego z Nowego Wrocławia to jest kawałek, pomimo tego, że Nowe Miasto Lubawskie leży jakby najbliżej, jeśli chodzi o nasze chyba województwo, to mimo wszystko jest to kawałek drogi. A pan poseł Brejza, nie dość, że jest bardzo zajętym posłem, bardzo pracowitym, merytorycznym, co też polecam państwa uwadze i co warto dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu wykorzystać, no to jeszcze jest ojcem trójki dzieci. Tak? Tak jest. Zawstydza mnie niesamowicie w ten sposób, oczywiście w pozytywny sposób, raczej motywuje do tego, bo ja pamiętam, jak z Krzysztofem właściwie ja trochę później w trakcie kadencji dołączyłem, ale mam tą przyjemność, że z Krzysztofem jesteśmy w Sejmie już od ładnych paru lat. Nie ukrywam swojej sympatii do Krzysztofa, która jest często odwzajemniana, tak sobie pozwolę określić naszą znajomość.
A tak całkiem na poważnie, to drodzy Państwo, jesteśmy w takim momencie naszej drogi politycznej, gdzie po tylu latach chyba obecności w Sejmie nigdy byśmy się nie spodziewali, że takie czasy jeszcze nastaną. Ale to wcale nas nie zniechęca, wcale to nas nie dołuje, wręcz przeciwnie. Zachęca do tego, żeby jednak dbać o to i starać się, aby nasz kraj w naszej ocenie wyszedł na prostą. Bo to, co się dzieje dziś, to sami Państwo możecie ocenić własnymi oczyma i własnymi uszami. Mam nadzieję, że też się dowiemy o tym, co Państwo na temat dzisiejszej demokracji też w Polsce sądzicie. Warto pewnie, bo Krzysztof jest posłem pracującym w Komisji Sprawiedliwości, jak wiecie Państwo, bardzo aktywnym posłem, tym, któremu ja mam nadzieję w przyszłości przypadnie miano ministra sprawiedliwości. Ja bym sobie bardzo życzył tego, nie jako kolega, nie jako poseł z tej samej partii, ale jako obywatel mojego pięknego kraju, jakim jest Polska, bo znam go i wiem, że to jest człowiek, któremu naprawdę warto zaufać, który będzie się kierował nadrzędnymi sprawami polskich, sprawami Polaków, a nie jakimiś partykularnymi interesami. Dość gadania, drodzy Państwo, oddaję głos naszemu gościowi. Mówię naszemu, bo ja tak trochę czuję się tutaj jak swój. Ewa powiedziała o tym, że, bo to mój okręg wyborczy, jak Państwo wiecie, że ja jestem trochę bardziej znany. Miło mi, że jestem znany, bo tutaj na spotkaniu już bywałem, ale pewnie dużo bardziej znany dla Państwa, chociażby z mediów, jest właśnie pan poseł Krzysztof Brejza, któremu oddaję głos. Bardzo proszę, Krzysztof. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość spotkania się z Państwem. Z wielką wzajemnością, darzę wielkim szacunkiem kolegę Piotra, z którym pracujemy trzecią kadencję już w Sejmie, w sposób bardzo pracowity, zaangażowany. Ale łączy nas więcej, łączy nas jedna droga, o której też często rozmawiamy, czyli 15, bo zarówno Wrocław, jak i Nowe Miasto leżą przy drodze krajowej numer 15. Drodze, która jest bardzo ważna, to jest najkrótszy szlak tak naprawdę pomiędzy okręgiem kaliningradzkim a z Poznaniem, a Berlinem. Droga bardzo obłożona, droga przeładowana, droga, której w przyszłości należy się przyjrzeć, jeśli chodzi o program budowy dróg. Szanowni Państwo, ostatnie miesiące bardzo absorbują mnie akurat w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Komisji Śledczej, w której odkrywamy przeróżne związki pomiędzy samym Amber Gold a systemem skoków, znanym również zapewne Państwu. Ale rzeczywiście ostatnie miesiące, ostatnie dwa lata od początku to jest walka z zamachem na ustrój republikański tak naprawdę. O czym jest Polska, czym jest Rzeczpospolita? To jest republika. Demokracja, oni się naśmiewają z demokracji, wyśmiewają przecież Komitet Obrony Demokracji, wyśmiewają w tych plugawych mediach rządowych samo pojęcie demokracji, ale Polska jest demokracją, ale też republiką. Republiką, jeśli chodzi o wspólnotę ludzi, republiką niszczoną, bo nikt tak bardzo nie zniszczył wspólnoty wszystkich Polaków, jak oni. Nikt tak nie rozrył Polski na dwie części, jak oni. Nikt tak nie posortował głęboko. To, czego się obawiamy chyba wszyscy, to jest to, że te podziały przechodzą często przez rodziny, przez przyjaźnie, przez miejsca pracy. I to są podziały, które będzie ciężko zakopać przez może nawet pokolenie, albo dwa pokolenia. Ale republika jako ustrój republikański, ustrój cywilizacji zachodnioeuropejskiej, który jest w mocy, trójpodział władz, separacja oczywiście władzy sądowniczej od władzy wykonawczej, władzy politycznej, władzy ustawodawczej, władzy politycznej, ale też republika, ta wartość zachodniej Europy, wolne media chociażby, bo oni już zakładają, że będą przejmować
przejmować wolne media, podporządkowując je sobie, na swoją modłę, na modłę jaką? Bo jaki to jest teraz podział? Teraz mamy tak naprawdę starcie cywilizacji, można powiedzieć, starcie elektoratów też w Polsce. Elektorat zachodni, niestety, tak to też się stało, że geograficznie to jest ułożone. Polska zachodnia bardziej głosuje na Platformę, Polska wschodnia głosuje na PiS. Elektorat zachodni i elektorat, któremu bliskie są wartości wschodnie, tak zawsze było. Na PiS głosują osoby, które wierzą w proste rozwiązania. Wierzą tak jak niestety na Białorusi, w Rosji jest uwielbienie do silnej władzy jednostki. Czy to był Putin, czy to jest Łukaszenka, czy wcześniej był car, który wszystko załatwiał poprzez drabinę swoich urzędników. Niestety to też jest elektorat, który jest zamknięty. Zamknięty na Europę. To jest to, co Kaczyński wyraził, że Polska będzie wyspą, samotną wyspą wolności i tolerancji, żeby było śmiesznie. Ale nie chcę zagadywać może tego fragmentu, bo rzeczywiście najważniejsza jest interakcja. Przyjeżdżamy tutaj po to, żeby z Państwem rozmawiać. Nie da się zbudować programu Platformy Obywatelskiej, programu czy to samorządowego, czy to programu na wybory parlamentarne, bez wsłuchania się Was, Wasze postulaty, Wasze przemyślenia. Dlatego bardzo liczę na wszelkie pytania, jeszcze bardziej liczę na uwagi krytyczne, jak najgłębiej płynące z serc, bo te są szczere i te są budujące na przyszłość. Także Państwo pozwolicie, że ja zakończę na tym etapie i oddam Wam głos. Bardzo proszę Państwa, proszę zadawać pytania. Pani Przewodnicząca, na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć. Drodzy Państwo, ja w takim razie zasugeruję, iż tutaj naprawdę wiele kryje się, bo Krzysztof pracuje w komisji Amberdor, do spraw Amberdor, ale tak na dobrą sprawę my wiemy, Krzysztof najlepiej, bo te informacje do nas przepływają, iż naprawdę taka robota do zrobienia to jest w komisji, która jeszcze nie powstała, a na którą PiS się niestety nie zgodził, komisji do spraw skoków. Bo to tam najwięcej pieniędzy straciliśmy my jako Polacy, płacąc na bankowy fundusz gwarancyjny, który już do tej pory musiał wypłacić wszystkim tym Polakom, którzy oszczędzali w skokach, które upadły. Jak się nie mylę, Krzysztof, już będzie koło już 5,5 miliarda złotych. Jeszcze niedawno było 3,2 chyba rok temu i dzisiaj jest 5,5 miliarda złotych. Więc Krzysztofie, poproszę Cię może, żebyś coś więcej, jeśli możesz nam o tym również powiedział. A Państwa proszę o zastanawianie się, jakie pytania Państwa nurtują. Bo będziemy pytać Państwa, a wtedy już nie będzie tak śmiesznie. Żartuję oczywiście, ale szczerze zachęcam, naprawdę. My nie jesteśmy tutaj, żeby gadać, bo my gadać możemy w kółko. Ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, żebyśmy się też od Państwa trochę dowiedzieli, co Państwa boli. Nie jakieś słodkie, fajne, grzeczne, miłe, ustawione, nie daj Boże, pytania. Na takich sobie naprawdę nie życzymy. Ale takie Państwa, często też surowa ocena nas interesuje. O właśnie, proszę bardzo. Ja może tak zacznę, bo pan poseł zapytał, co Państwa boli, więc ja może powiem, co mnie boli, jako sympatyka no przede wszystkim sympatyka Platformy. To, że Platforma części aparatu straciła swoją wiarygodność i jak gdyby pozytywny wizerunek. Ja oglądając media i oglądając jak do działania członków Platformy przewodniczącego przez te dwa lata nie bardzo widzę
pomysł na uzyskanie wiarygodności i poprawę wizerunku, tak jak był wcześniej, przynajmniej w poprzednim wyborze. Tu chciałem się zapytać, co Państwo widzicie w tym temacie, bo powiedzmy te afery i tak dalej, to są duże rzeczy, które są bardzo ważne, ale taki przeciętny wyborca, z którym ja się spotykam, jestem lekarzem weterynarii, jeżdżę w terenie, większość kontaktów mam z rolnikami, czyli może reprezentantem PiS-u, ale niekoniecznie, bo wielu z tych rolników jest zwolennikami PiS-u, natomiast nie jest też zwolennikami Platformy, bo im Platforma kojarzy się, źle się kojarzy obecnie. Oni często mówią, że oni zagłosowali na kogoś innego niż PiS, ale nie na Platformę. Ja osobiście nie widzę jakichś takich działań, dwa lata minęły, ale widzę chyba ze strony władz Platformy takiej refleksji, że trzeba zmienić diametralnie swój wizerunek, trzeba odzyskać zaufanie tych wyborców, które się straciły. To tyle, dziękuję. Po to są te spotkania, po to są kowalskie, po to są wizyty osób wszystkich posłów Platformy w terenie. Szanowni Państwo, nie będzie rozwiązania cudownego po 8 latach, dwóch kadencjach władzy, po przegranych wyborach. Jesteśmy w środku kadencji rządów PiS, po 2 latach już, można powiedzieć, ich rządów. Staramy się być wśród ludzi, staramy się nie tylko krytykować te rzeczy, budowę tej oligarchii takiej pisowskiej, zawłaszczania państwa, ale spójrzcie też Państwo chociażby na nawałnice, które przeszły przez Bory Tucholskie. Tam byli politycy Platformy Obywatelskiej, byli wśród ludzi, ale nie było rządu, nie było reakcji bezpośredniej. My przygotowujemy teraz program samorządowy, przygotowujemy program na wybory parlamentarne. Ja wiem też, słyszę dużo takich głosów, które oczekują jakiegoś cudownego rozwiązania, ale tego cudownego rozwiązania przez najbliższe tygodnie nie będzie. Nie ma tak, że nagle roztopi się niebo i Platformie skoczy ni stąd, ni zowąd poparcie do 45-50%. Natomiast wierzę, że poprzez solidną pracę, wyciąganie ich błędów, proponowanie też swoich dobrych rozwiązań, powstrzymywanie złych rzeczy, które oni próbują narzucić, wierzę, że to zwycięstwo nadejdzie za 4 lata. Natomiast jesteśmy w środku maratonu. To jest dopiero drugi rok. Ten rok jest najcięższy. I te głosy krytyki też wobec Grzegorza Schetyny. Nie zapominajmy, że on przejął Platformę w styczniu 2016 roku w najgorszej możliwej kondycji, w jakiej była. Była po przegranych wyborach, była po załamaniu też poparcia spowodowanego wyjściem z sali podczas debaty nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo ten moment, kiedy niestety, ale klub podjął złą decyzję, salę sejmową opuścił. Skoczyła do góry bardzo mocno wtedy Nowoczesna, z którą nie ukrywajmy, rywalizujemy o ten sam elektorat. Poparcie spadło do chyba 15 czy 14% wtedy. I teraz trzeba odbudowywać wiarygodność. Wiarygodność, która będzie odbudowywana, ale to jeszcze potrwa. To jest mozolna praca. To są rozmowy. Do wyborów samorządowych rok. Nie ma konsekwencji. Znaczy, nie słyszymy o tym, że
ktoś za to będzie. Ale za wydawanie pieniędzy z Orlenu, z wielu innych, praktycznie na propagandę, na propagandę PiS-owską. Powiem tak, jako też zwolennik tylko PO, jakby tych partii, które są niezwiązane z rozwiązań. Chcę taką bezsilność trochę opozycji. Jak pan mówi skoków, nie grałeś w komisji tam. Wygląda na to, że dopiero kolejne wybory. Piotr, właśnie podobnie mnie też jako już panie. Będziesz mógł sobie pogadać teraz, nie? Ale wiesz, bo to tak nie fajnie, jak tam dżęczy ktoś z tyłu. I, jak masz coś fajnego do powiedzenia, to potem podobnie szło. Jest taka bezsilność, tak? No, skoków komisji nie udało się powołać. Wygląda na to, że dopiero albo naprawdę ruszy się społeczeństwo, albo dopiero kolejne wybory, chociaż przy tych populistycznych obietnicach 500+, mnóstwo innych rzeczy, to może nie dać wam wystarczającej siły, żeby kolejne wybory wygrać. Więc ja myślę, że jedyna jakaś taka szansa to dogadać się, stworzyć z Nowoczesną, z kim się tylko da, jakiś wspólny front, który rzeczywiście będzie miał jakąś siłę. W tej chwili wygląda na to, że w zasadzie nie jesteście w stanie za wiele zrobić. Proponuję taką współpracę, powstał chociażby, jeśli chodzi o przywracanie, tak, praworządności na przyszłość, zespół połączony, w którym jest pan poseł Paszek z PSL-u, pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej i pan poseł Borys Budka z Platformy. Czyli w tym obszarze ustaw ustrojowych związanych z wymiarem sprawiedliwości taki zespół koordynacyjny pracuje, spotyka się, uzgadnia projekty, występuje razem na konferencjach prasowych. My zaproponowaliśmy Nowoczesnej powołanie wspólnego klubu parlamentarnego. Odzewu nie było pozytywnego wobec tej propozycji. My będziemy proponować oczywiście wspólne listy. Jaki będzie ich odzew? Wierzę, że do tego się przyłączą. Ponieważ co proponuje PiS? PiS proponuje ordynację pseudoproporcjonalną. Pójdą w 100 okręgów 4 czy 5 mandatowych, gdzie próg naturalny do wzięcia mandatu poselskiego wynosić będzie 20%. Teraz ten próg wynosi w każdym okręgu gdzieś około 6-7%. Teoretycznie oczywiście próg wyborczy wynosi 5%. A żeby utrzymać mandat, to widzicie też Państwo w wyborach do powiatu albo do sejmiku. Im mniej liczebny mandatowy okręg, tym wyższy próg naturalny, żeby wprowadzić radnego. Jeżeli wprowadzą reformę, swoją ordynację okręgów czteromandatowych, podzielą Polskę na 100 takich okręgów, to wszelkie ugrupowania, które uzyskają poparcie poniżej 15, 17, 18% będą wyeliminowane z Sejmu. Wszelkie. Dotyczy to PSL-u, dotyczy to Nowoczesnej, dotyczy to partii Razem. Ja niestety dostrzegam wielką agresję wobec też polityków Platformy Obywatelskiej, przedstawicieli właśnie partii Razem. I mnie ten fenomen wiary w to ugrupowanie trochę poraża. Z Arkiem Myrchą z Torunia braliśmy udział w proteście w obronie sądów w Toruniu. Byliśmy wykrzykiwani przez młodych działaczy partii Razem, przez działaczki, zakrzykiwani. Tylko to jest droga donikąd. Ugrupowanie, które balansuje na 3-2%, może jakimś zupełnym cudem przekroczy próg finansowania, a już zupełnym cudem wejdzie do, przekroczy próg 5%, zdobędzie 5,5%, w ordynacji pisowskiej, czy to samorządowej, czy parlamentarnej, nigdy nie wejdzie do Sejmu. Każdy głos na tego typu podmiot jest głosem tak naprawdę oddanym na PiS. Bo teraz nie mamy już nawet do czynienia z podziałem, nie ma tego klasycznego podziału na scenie politycznej lewica-prawica, tak? To jest podział z rewolucji francuskiej jeszcze z 18, sprzed rewolucji francuskiej, przepraszam, z 18 wieku. Teraz mamy do czynienia z podziałem ugrupowania prorepublikańskie, ja używam konsekwentnie tego słowa republikanizm, bo oni zawłaszczają te pojęcia, i ugrupowania paraautorytarne, tak? Ugrupowania zorientowane na zachód i ugrupowania mentalnością zorientowane na wschód. Nie ma już lewicy, prawicy, bo oni nie są żadnymi konserwatystami. Oni nie są żadnymi chadykami. Oni, to jest mieszanka ugrupowania o
o programie autorytarno-socjalistycznym, jeśli chodzi o, o sprawy gospodarcze. I coraz bardziej niestety odcienie brunatne tam też zaczynają się pojawiać. To jest bardzo bolesne, kiedy człowiek wchodzi na portale i od kilku dni co jakiś czas pojawiają się informacje o pobiciu osoby o innym odcieniu skóry, albo chłopiec 12-letni, który mieszka tu w Polsce od urodzenia, jest gnębiony gdzieś w Gdańsku w szkole, bo też ma inny odcień skóry, to narasta niestety. I niestety to ma akceptację władzy. Tego nie było w Polsce 27 lat. Nie było takiego hejtu, który wynika z ich politykierstwa, z ich koniunkturalizmu i z ich bezwzględności w chęci zyskania części głosów opinii publicznej, która jest niechętna uchodźcom. My nie chcemy imigrantów tutaj ekonomicznych osiedlach w Polsce, tysięcy, dziesiątek tysięcy, o czym oni mówią i czym straszą ludzi. My chcemy pomóc kilkudziesięciu rodzinom, powiedzmy, chociaż symbolicznie, rodzinom, które uciekają z Aleppo, powiedzmy z Syrii, z miast, które przestały istnieć. I uważam, że te sprawy chociażby tego ognia, który ognia nienawiści przespał Kościół. Głos biskupa Polaka bardzo dobry, ale spóźniony, bo przez dwa lata była cisza i była akceptacja. Między innymi w Radiu Maryja dla tego typu poglądów. Ja, drodzy Państwo, kontynuując, właśnie było ciche przyzwolenie na to, aby tego typu historie mogły się mieć miejsce w naszym kraju. Mnie też bardzo cieszy ten głos, niemniej jednak oby nie był odosobniony to raz, oby został wysłuchany przez tych, do których został skierowany. Dziennie, drodzy Państwo, w Polsce przebywa około 40 tysięcy, przebija się około 40 tysięcy imigrantów, więc czy my jesteśmy ukierunkowani na to, żeby zamknąć się hermetycznie i absolutnie nie zamknąć się na Europę? Czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy na tyle silnym państwem, o którym mówi oczywiście PiS, że nas nie stać na to, aby wypełniając, też o tym trzeba pamiętać, swoje zobowiązania traktatowe, jeśli chodzi o Unię Europejską, aby też solidaryzować się i w pewnym stopniu, tak jak Krzysztof mówi, co tu dużo mówi, w symbolicznym stopniu powziąć się na to, aby pokazać tak, my potrafimy pomóc tym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują i jesteśmy w stanie nad tym wszystkim zapanować. Mamy stworzone odpowiednie bezpieczniki, odpowiednio potrafimy każdą osobę sprawdzić, skontrolować, jeśli jest taka potrzeba i czuwać nad tym, żeby nic złego się nie wydarzyło. Natomiast straszenie imigrantami, uchodźcami, to jest rzecz niedopuszczalna. Pani premier Szydło, jadąc do Brukseli, mówiła o tym, że przyjęliśmy około miliona uchodźców z Ukrainy. Oczywiście była to jawna manipulacja, bo nie są to uchodźcy, tylko imigranci ekonomiczni. Więc chodzi zwyczajnie o straszenie. I w mojej ocenie, jeśli państwo polskie nie jest na tyle silne, żeby kilka rodzin dosłownie przyjąć i mieć nad nimi pieczę, aby symbolicznie pokazać chociażby, że tak, my znamy problem, my się utożsamiamy z nim, chcemy o nim rozmawiać, nad nim pracować, chcemy go rozwiązać, no to dla mnie to jest słabe państwo albo słabi rządzący. Natomiast wrócę tutaj jeszcze do pańskiego pytania. No właśnie, jak to jest z tymi stokami? Jakie mamy pole manewru? Jeśli zgłaszamy projekt wniosek o powołanie komisji, no to zwyczajnie dostajemy przegłosowanie, tak? To ja nie jestem na bezsilność, ale nie ma bezsilności. A może będzie słowo, powołaliśmy zespół śledczy Platformy Obywatelskiej do spraw wyjaśnienia afery SKOK. Mimo że oni się nie zgadzają na komisję śledczą w sprawie SKOK, nie zgadzają się na komisję śledczą nawet wąską do spraw SKOK Wołomin,
Oni bajki opowiadali o tym, że skoro się boją tego. Z Platformą Obywatelską. Powołujemy własny zespół śledczy i odkrywamy punkt po punkcie związki polityków PiS-u z największą aferą finansową ostatnich 30 lat. Mieliśmy dwa posiedzenia. Ostatnio wysłaliśmy interwencję wspólnie w grupie kilkunastu posłów do pana ministra Patryka Jakiego, który przyjął nagrodę z Gazety Bankowej, która jest organem prasowym SKOK-ów. On przyjmuje nagrodę, a dwa miesiące wcześniej prokuratura w Gdańsku umarza bardzo ważny wątek dotyczący przekształceń jednej z fundacji związanych ze skokami. Prokuratura rządowa umarza, a po dwóch, trzech miesiącach wiceminister sprawiedliwości odbiera nagrodę. Ale co jest ciekawe, w tym umorzeniu sprawa dotyczyła zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. To nie osoba prywatna składała zawiadomienie do prokuratury w Gdańsku, tylko organ wyspecjalizowany, bo KNF wie, w jakiej sprawie, czym dysponuje i o co naszym kolegom czyn zabronione. I prokuratura uznaje, że przestępstwa nie popełniono, sprawę umarza. I KNF złożyło, zaskarżyło decyzję prokuratora do sądu. Czyli jest zaskarżenie KNF-u. To jest sytuacja bardzo podobna jak w sprawie Amber. W sprawie Amber w 2009 roku również KNF składał zawiadomienie. Prokuratura umarzała sprawę, a KNF umorzenie skarżył do sądu. Sąd nakazał wtedy prokuraturze sprawę toczyć. Niestety prokuratura bardzo nieudolnie tą sprawą się zajęła, ale dziwi. Bezsilność prokuratury PiS-owskiej w sprawie wyjaśnienia możliwych defraudacji w państwie. Jeszcze tylko, jeżeli ja mogę tylko wyjaśnić Państwu, na czym polega misteria w ogóle samego systemu SKOK-ów. Tak, bo to jest bardzo Znacie Państwo taki portal w polityce? Albo tygodnik w sieci? No, tak, to jest typowo tuba pisowska. Tak jak na okładce Donald Tusk w mundurze Wehrmachtu, wyśmiewanie polityków Platformy. To są media, które są finansowane, współfinansowane przez SKOK-i, przez SIM Grzegorza Biereckiego. To jest ich tuba propagandowa. I kiedy w 2013 roku padał SKOK Wołomin, to oni robili taką bajkę w tych mediach właśnie, w sieci, w polityce, bajkę o powiązaniach Bronisława Komorowskiego ze SKOK-iem Wołomin. Ponieważ znaleźli zdjęcie, na którym Mariusz Gazda, w zasadzie teraz Mariusz G., podszedł do Bronisława Komorowskiego po premierze filmu Bitwa Warszawska i zrobił sobie zdjęcie. I to jest to słynne zdjęcie, które oni powielali tysiące razy na tych swoich portalach, tych swoich gazetach pisowskich. Brała to też Niezależna z PiS-em związana, Gazeta Polska Sakiewicza. Tylko prawda była taka, że za tym filmem też, można powiedzieć, stał Bierecki. Grzegorz, ja mam zdjęcie z gazety SKOK-u Wołomin, w której to gazecie zaproszenie na ten film, na premierę, od Mariusza Gazdy odbiera senator PiS Grzegorz Bierecki. Nikt tego zdjęcia nie wykorzystał niestety dla zrównoważenia. To pokazuje tylko, jak perfidnie oni potrafią od tematu próbować się odciąć, manipulować opinią publiczną. Bo to zresztą nie tylko SKOK Wołomin, masa SKOK-ów innych poupadała. SKOK Kujawiak, Wielkopolska SKOK. W zasadzie cały ten system jest niewydolny i na cały ten system my wszyscy się zrzucamy. Bo to, że wzrosły w ciągu ostatniego roku opłaty bankowe, Państwo więcej płacicie za konto, Państwo macie problem, żeby z bankomatu wypłacić środki, bo te prowizje są coraz wyższe, wyższe jest OC, no to jest efekt tego, że BFG musiał 5,5 miliarda złotych wrzucić w uratowanie lokat klientów SKOK. Czy Państwo mieliście tego świadomość? Tak szczerze. Bo nie wszyscy mamy i gdyby teraz to naprawdę ktoś chciał się na poważnie tym zająć, na pewno nie TVP, już pani oddaje głos, ale rzeczywiście też media się trochę tym zainteresowały, trochę nagłośniły to, trochę zobrazowały to. 5,5 miliarda i ta kwota cały czas będzie rosnąć. To jest w porównaniu nawet z Amber Gold, które oczywiście też było czymś, co nie powinno mieć miejsca, to jest ogromna skala tego, tak? Tylko to cały czas i nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Powołajmy komisję, wyjaśnijmy. Niech powie, że Bierecki i PiS nie jest ważny, nie jest winny. No nie ma takiego. Odrzucić.
do widzenia, dlatego to owszem, my stykamy się z bezsilnością, tak? Do nas zagląda bezsilność, a my się na przykład tej bezsilności nie dajemy, czego potwierdzeniem jest to, o czym Krzysztof mówił, a więc wywołanie tego zespołu. Tylko znowu, kto się tym zainteresuje? TV PiS? A nie. Nie zainteresują się media też na taką skalę, jak komisją sejmową, tak? Do spraw wyjaśniania tej czy innej afery, tak jak Amber Gold, tak? No, nam jest trudniej, ale my nie jesteśmy od tego tutaj, żeby się żalić. My sobie poradzimy, my będziemy walczyć, będziemy to robić, co możemy, ale musimy mieć narzędzia do tego. Takie, jakie mamy, takie wykorzystujemy, tak? Bo to jesteśmy tutaj dzisiaj z Państwem, żeby też o tym Państwu mówić i bezpośrednio przekazywać tą wiedzę. Więc tak to niestety wygląda. No, nie... My akurat jesteśmy wyborcami PO, prawda? I te wszystkie, przepraszam, i te wszystkie problemy, o których my tutaj mówimy, to są problemy, które normalnemu, rozsądnemu człowiekowi, może dla takiego człowieka są oczywiste i niezwykle sprawy. Tylko to są problemy pochodne i w stosunku do problemu podstawowego, jakim jest problem taki, że przy władzy jest PiS i on, i póki jest przy władzy, to te problemy wszystkie on zamiecie pod dywan. I jak widzimy z doświadczenia, PiSowi nic nie zaszkodzi. My im jakiś tam przekręt, złodziejstwo, cokolwiek udowodnimy, tylko to na społeczeństwo, na wyborców nie działa. Bo Pan powiedział na początku, tutaj ma pytanie kolegi, co robicie, że jeździcie i się spotykacie, ale z nami, a my już i tak byśmy na was głosowali. Natomiast jaką macie metodę na wyborców PiS-u, prawda? Tam jest potrzebna metoda inna, bo oni na merytoryczne argumenty są nieczuli, prawda? Czyli my wszystko rozwiążemy w momencie, jak wygramy następne wybory, bo inaczej. Ale jeszcze jedno pytanie. Jaka jest szansa, żeby PiS nie wprowadziło nowej ordynacji wyborczej? Jaka jest szansa, czy my możemy mieć nadzieję, że to wprowadzi? A wszystko zależy od układu wewnątrz PiS-u. My nie wiemy, co tam się dzieje. Czyli nie od nas, nie wiemy. Od opozycji. Opozycja zrobi wszystko, żeby ta ordynacja była zgodna z konstytucją. A co nasze? Pokazaliśmy, co możemy zrobić, żeby przywrócić wolność mediów, wolny dostęp dziennikarzy 16 grudnia do Sejmu. Po naszym proteście, jakkolwiek by oni tego nie wyśmiewali w mediach, nie nazwali tego puczem, po 16 grudnia, mimo że to trwało kilka tygodni, dziennikarze wrócili do Sejmu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale dziennikarze mieli mieć zakaz w ogóle wchodzenia z kamerą. Dlaczego? Bo śmieli podchodzić do protestu, śmieli zawracać głowę Terleckiemu i panu Kuchcińskiemu, panu Marszałkowi. Podsłuchali jakąś rozmowę, prawda, na korytarzu? Jeśli chodzi o PiS, można to policzyć. Jest 16 czy 17% elektoratu skrajnie twardego, takiego, którego nic nie przekona. To jest ten elektorat, któremu Macierewicz może dzisiaj mówić, czy wczoraj, że na posiedzeniu klubu Gazety Polskiej on wymyślił, że on usłyszał, że są wybuchy nowe. Z kolei tak podkomisja to podważała, że nie ma żadnych ustaleń, a już po kilku godzinach komisja wydaje nowy komunikat. Jednak były wybuchy, tak? Wszelkie tego typu teorie spiskowe 16 czy 17% ludzi można wmówić. Reszta to rzeczywiście jest elektorat, w dużej części też przywiązany do wartości, uważający PiS, moim zdaniem niesłusznie, za ugrupowanie prawicowe, centroprawicowe, konserwatywne, ugrupowanie jakiejś wartości. I metodą na to jest konsekwentne obnażanie hipokryzji. To, co udało nam się robić i to, co robimy, chociażby pokazując postać twarzy zmian w wymiarze sprawiedliwości, czyli byłego prokuratora komunistycznego, członka PZPR, pana prokuratora Piotrowicza. Tak, ale tego smutki im wzrosły, nie tak? Po dwóch latach, tak, jeszcze tak. No, jeszcze tak, jest świeży efekt transferu. Jest świeży efekt transferu. Bardzo transferu socjalnych. Za szybko odpuściliście wtedy, co? Z czym odpuściliśmy, nie mogę? Trzeba było dalej jakoś, nie wiem, blokować te. Nie dać się, gdyby ja nie wiem, dlaczego tak szybko poszerzymy, zrezygnowaliście wtedy. Wie pan, ile jest sporo przeciwnych, że siedzieliśmy tam nie wiadomo po co. No my nie wiedzieliśmy, po co siedzieliśmy. My właśnie siedzieliśmy po to. Że tam siedzieliśmy. Tak, my siedzieliśmy
po to, żeby były wolne media. Żeby media mogły być w Sejmie. I kiedy media wróciły do Sejmu, wtedy była nasza decyzja, że okej, zawieszamy protest i staramy się pracować dalej. Natomiast to był nasz główny warunek. Poseł został szczerba przewrócony, ale głównym naszym postulatem było to, aby media mogły wrócić do Sejmu. To też nie jest, drodzy Państwo, sztuką, aby w takim środowisku medialnym też, gdzie w TVP widzieliśmy, co też się działo, prawda? Jaka była nagonka, że posłowie tam nie wiadomo, co robią, że zabawa, że śpiewają, że to i tamto. Owszem, my w ten sposób też staraliśmy się w jakiś sposób ośmieszyć to, że ktoś mówi, że to jest pucz, tak? No i były tego jakieś tam później konsekwencje. Tylko no też trzeba było wrócić do normalności, wziąć odpowiedzialność za kraj. Też proces legislacyjny nie może też w nieskończoność być zawieszony, a to było, przypomnę, prawie 2 miesiące. Budżet przegłosowany na sali komunowej, pamiętacie też Państwo, bardzo kontrowersyjny. Ale my w tej chwili punktujemy przeciwnika. Natomiast co my damy wyborcom, żeby za nami poszli? Opunktowanie przeciwnika jeszcze nie daje nam zwycięstwa, najwyżej może im trochę, prawda? Natomiast żeby oni zagłosowali na przykład na PO, a nie na Razem, to my musimy coś zaproponować. Znaczy powiem inaczej, to takie są tak czasami... Jest wyjście pozytywne, prawda? Nie, powiem tak. Z samą negacją się nic nie zdobędzie. O, okej. Okay. Tylko z drugiej strony brak negacji jest przyzwoleniem na bieżące działanie. I teraz inaczej. Jeśli ktoś zaufał PiS-owi i zagłosował na PiS, bo PiS obiecał, że będzie robił tak, 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 a PiS robi zupełnie odwrotnie, to czy nie powinniśmy o tym mówić? Czy to nie przekona wtedy tego wyborcy do tego, że PiS oszukał, że PiS okłamał? To raz. Ja wiem, ale ja nie mówię teraz, to cieszę się bardzo, tylko ja nie mówię do pani. Ale pani będąc i państwo tutaj na tym spotkaniu, wyjdziecie z tego spotkania i będziecie też toczyć dyskusję, tak? I o tych rzeczach, o których się dowiecie, też będziecie rozmawiać i do tego też zachęcamy. Natomiast chcę powiedzieć o czym innym. Program programem. Program zawsze będzie. Program to nie jest wielka sztuka, prawda, żeby stworzyć. Ale ogłosić go... to jest... Słucham? Żeby był porywający, to jest... Okej, ale ogłosić go teraz w połowie kadencji na program stricte, ten, z którym będziemy szli do wyborów, przyjdzie jeszcze czas. To jeśli my dzisiaj go ogłosimy, to PiS nas zaszachuje, tak? Zrobi dobrze, no to my tak samo zrobimy i co wtedy? Będziemy 2 miesiące przed wyborami znowu go zmieniać? Bo znowu będziemy niewiarygodni, tak? Natomiast dzisiaj to, na czym się skupiamy, to mówienie o tym, co PiS obiecał, a czego nie... w czym słowa nie dotrzymał. Innymi słowy mówiąc, skłamał, tak? Jeśli są lekarze rezydenci i lekarze, którzy domagają się, protestują, którzy nie mogą się doczekać łaskawie, aż pani premier, która obiecała, a oszukała, że przyjdzie do nich i z nimi porozmawia, to cóż to jest za rząd? Cóż to jest za państwo, które nie rozmawia ze swoimi wyborcami, tak? I teraz, PiS mówił też o tym, że pieniędzy wystarczy na wszystko, wystarczy nie kraść. No to jak wystarczy na wszystko, a dla lekarzy nie starcza, to znaczy, że co, kradną? To nie powiedzą o tym też wprost, prawda? Tylko niestety, powiedzmy, że wszystkie punktowanie przeciwnika, ono się nie składa jakoś na jeden wspólny, ja porywający pijak prawo. Okej, okay, droga nie mówię od razu ja wiem, że pani by chciała i ja też miałbym takie życzenie, żeby dzisiaj słupki były zupełnie odwrotne. No, tak. Ale cierpliwość. Po 6 latach rządów Platformy, Platforma miała 49%, ja pamiętam taki sondaż. I musimy się uzbroić w cierpliwość i musimy wiedzieć, że ci, którzy rządzą, sprzyjają sondaże. I pamiętajcie jeszcze Państwo o jednym. Jeśli się gra fair, to okej, okay, ale jeśli się nie gra fair, a PiS nie gra fair, bezwzględnie nie gra fair. Nie mówię już o TVP, o propagandzie, która ma ogromny wpływ, drodzy Państwo, na to, że dzisiaj jest 40 po tamtej stronie. Ogromny. Nawet sobie tego, drodzy Państwo, nie zdajecie. Ja czasami oglądając niechcący TVP, zastanawiam się, kurde, no jak pięknie przedstawione, jak pięknie pokazane. To, drodzy Państwo, zwykły Kowalski, który na dzień przed oddaniem głosu idzie do urny i on dopiero wtedy decyduje o tym, jak ma być niepodatnym na takie przypadkowe informacje, prawda?
No tak, prezydent dobrze zrobił, PiS dobrze zrobił, także uzbrojmy się w siebie. Ja nasza rola jest taka, żeby wszystkie te grzeszki małe, one się zbierają. I pycha kroczy przed upadkiem. Wszystkie te grzeszki małe to pokazywać, to punktować i tu pokazywać, jaki PiS jest bezczelny, jaki jest bezwzględny, jaki jest pyszny, jaki jest dzisiaj zakochany w sobie, zadufany i pewny tego, że nic im nie grozi, że mogą sobie robić co chcą, że pan Ziobro może jednym skinieniem palca zwolnić sędziego w Suwałkach, czy też sędziego w Elblągu. I to się dzieje, drodzy Państwo. To miało miejsce kilka dni temu, bez żadnej dyskusji, prawda? To jest ustawa, która najbardziej chyba, która najbardziej godzi w nasze prawa obywatelskie, która niestety nie została przez pana prezydenta Dudę zawetowana. A to, drodzy Państwo, pamiętajcie też, że były dwa weta prezydenta Dudy, to przełożyło się niejako właśnie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. A co z wolnymi mediami? Czy możemy się czuć spokojnie, czy niekoniecznie, bo powiedzmy wasze działania i to, że punktujecie i chcecie powiedzieć prawdę społeczeństwu, co by było fajne. Jak znikną nowe media, na które wolne, na które Kaczyński teraz ma zakusy, to co wtedy zrobimy? Wierzymy, że wolne media nie zniknie. Będziemy robić to, co robiliśmy do tej pory. Z racji na kapitał amerykański, którego się obawiają, TVN24 czy TVN sam nie będzie przejęty przez nich. Oni sami też nie wiedzą, w jakim kierunku z mediami. Kaczyński ma zakres. Działają bezprawnie, są różne, dalej będą działać. Ordynacja wyborcza się zmieni. Wolne media znikną, no i jak my wtedy damy radę? Inaczej, wierzmy w to, że prawdopodobnie PiS się sam zajmował. Wierzmy w to, że to nie nastąpi. To, co zrobiło, żeby nie było naprawdę. Robimy wszystko, żeby to powstrzymać. Proszę mi wierzyć. Przykłady, bo wszystko to jest przyjęte. Ale proszę jeszcze, powiedzmy, żeby... Bez klubu Platformy, bez kierownictwa Platformy, bez koordynacji zarządu krajowego, te protesty też pod koniec lipca, bez zaangażowania ludzi Platformy, chociażby poprzez media społecznościowe, ogromne zaangażowanie. Nie wiemy, czy byłyby weta prezydenta. Nie wiemy, w jakim to poszłoby wszystko kierunku. To politycy Platformy również w Sejmie, poprzez bardzo dobre wystąpienia, chociażby zaangażowanie Borysa Budki, kolegi z Komisji Sprawiedliwości, też doprowadziliśmy do tego, że takie, a nie inne emocje w obronie wolnych sądów zostały wywołane. To nie jest tylko czysta polityka poprzez pracę na Komisji Sprawiedliwości. To jest zaangażowanie całej struktury, dużej organizacji, jedynej tak naprawdę realnej teraz siły politycznej. Nowoczesna niestety straciła dofinansowanie. Nie ma środków poprzez jeden przelew. Nie ma struktur. My mamy was i to jest wartość. Tylko to trzeba wszystko z góry oczywiście spijać. Tylko dokończę jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o same media. Bardzo ważne są media społecznościowe, bardzo ważny jest Facebook, bardzo ważne jest współdzielenie tych wiadomości. Zabranie telewizji. Bo bez waszego zaangażowania, bez tej odwagi, żeby coś polubić albo udostępnić u siebie, zauważcie, ile jest profili propisowskich, chociażby na YouTube, to jest, nie wiem, czy wchodzicie na, przeglądacie YouTube, a niestety młodzi korzystają z wiadomości z tych filmików krótkich na YouTubie i to jest przerażające. Jeżeli ja chcę znaleźć jakąś treść polityczną na YouTube, to wypada mi mnóstwo filmików z telewizji, z TVPiS, tak? Szkalujących opozycję. Całe szczęście jest Facebook, gdzie młodzi ludzie też uzyskają informacje i są też profile takie, które pokazują ich arogancję, bo to jest to, o czym mówił Piotr, pycha kroczy przed upadkiem i ludzie różne rzeczy im wybaczą, ale nie wybaczą arogancji władzy, tej buty, tego włożenia się limuzynami, tego rozbijania kolumn rządowych, tych apanarzy dla pani Sadurskiej, tych podwyżek teraz wydatków na kancelarię prezydenta, kancelarię Sejmu, 25% nie wybaczą, bo warunkiem, że nie będą oglądać TVPiS. Znaczy, oglądać będą, drodzy Państwo, i tu się nie łudźcie, nie będzie łatwo. Powiem Pani, że ostatnie zdanie.
wyśmiewanie nawet przez nas i punktowanie tej brutalnej kampanii wymierzonej w lekarzy rezydentów poprzez ten kawior, słyszeliście Państwo, to też ma wartość. To też ma element pozytywny. To nie jest czysta krytyka, bo my oczekujemy normalnych, obiektywnych mediów. To może też ludzie myślący. Oni to mówią, rzeczywiście, uznają, że jest to państwo wydarna propaganda w telewizji, tak? Ale są niestety ludzie, i tego się należy patrzeć, bo tych ludzi nie analizujących zbyt głęboko wielu rzeczy, jest niestety bardzo dużo. Jak oni usłyszą, że lekarze jedzą kawior, to oni to przyjmą jako prawdę objawioną, tak? Dalej nie będą myśleć. Drodzy Państwo, przyjmijmy to decyzję ustawy. TVP jest i będzie do końca wyborów. Przez kampanię będzie dwa razy mocniejszą siłą działać, perfidną, bezwzględną, i to przyjmijmy za czynnik. I nie możemy się żalić na to, bo oni mają TVP. No trudno, mają, stało się. My mamy pluralistyczne teraz, jak zauważacie Państwo. Media są pluralistyczne. Otóż co, więc nie skupiajmy się tylko na tych opis. Niestety, mają to przewagę, tak? My chcemy, żeby media były pluralistyczne, żeby były niezależne, żeby były obiektywne. I z tym, w takim niestety świetle musimy się ukazywać. Ale są jest Facebook, są portale społecznościowe, jest internet. I to jest, drodzy Państwo, naprawdę ogromna siła. Jest mamy takie narzędzia, tak jakie mamy. Jest Pani, która chce zabrać głos, dlatego bardzo proszę, niech nam Pani coś też opowie albo zapyta. To jest bardzo dobrze, że Pan dotyka ich te błędy, bo trzeba mówić często o nich, o tych przekrętach pisowskich. Dlaczego? Jeśli tak ja analizuję i oglądam programy, to jeśli występuje poseł z PiS na zadane pytanie, nigdy nie odpowie. Tylko jest ciągły atak na przeciwników. Nigdy się nie usprawiedliwia. Tak samo czy z rządu, czy pani premier, czy ministrowie, oni nie odpowiadają wprost na pytanie. Natomiast posłowie PO i opozycji często na zadane pytanie tłumaczą się. Może trzeba by było przyjąć taką ich taktykę i nie odpowiadać i atakować. Jeżeli oni w ten sposób taką formę przyjęli, może to jest jakaś metoda. To jedno. A druga sprawa, ja tak oglądam polityków z PiS-u i chciałabym tak się zapytać, czy pan minister Macierewicz, czy on jest zdrowy na umyśle? Czy czasami nie trzeba by było powołać jakiejś komisji? Ja to jest trudne pytanie, ale nie aż tak. Dosłownie te same słowa padły od innej z Pani. Czy my mamy jakiś może projekt zmiany ustawy, żeby wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie? A proszę Państwa, ja może tak przysłuchując się wcześniejszej dyskusji. Na pewno Panowie bywając w różnych miejscach i na różnych spotkaniach, to co Adam rozpoczął, że no jednak to przywództwo Platformy w tej chwili możecie mieć dobre zdanie, bo jak ja spotykam się, czy na Radzie Regionu, jak tak rozmawiam z przewodniczącym Platformy, to też się wydaje wszystko ok. Ale niestety wizerunek, jaki my odbieramy, oglądając telewizję i słuchając, co mówią ludzie, bo naprawdę ja często spotykam się z sugestiami, że Platforma powinna zmienić przywódcę. I od razu jestem na 100% pewna, że słupki od razu wyskoczyły, gdyby na czele Platformy stawali takie ludzie, nie kadzę teraz, młodzi jak pan Krzysztof, czy jak pan Budka, młodzi ludzie z powerem, z taką, wiecie, takim zacięciem, którzy, nie wiem, niekoniecznie mam zaraz tłumy porwać, ale żeby nie wiem, po prostu brali zaufanie, zachwycali świeżością poglądów, jakąś taką, nie wiem, nawet tym, bo tu też się panu posłowi wymknęło to, że z tą Nowoczesną, tak? Nie właśnie boksować się z Nowoczesną, niech ci młodzi ludzie, którzy stanęliby na
do przewodnictwa PO zaczęli właśnie rozmawiać. Powiedzi nie, ja powiedziałem na Warszawskiej dosłownie, że my powołujemy wspólne zespoły i staramy się wciągać we współpracę i my zaproponowaliśmy wspólny klub, tylko tyle. Proszę Boże, nie chciałam mówić. Ale widzimy, proszę Państwa, widzimy naprawdę cudownych, młodych ludzi, bo przeciwnika jest. Ale oni powstali po to, że w przeciwieństwie do was, do Platformy powstali. Tak powstała ta partia. Poszła w przeciwieństwie do was, do waszego nieszanowania wyborców. Możecie w to nie uwierzyć, ale takie są fakty. Jesteśmy najbardziej demokratycznym ugrupowaniem w Polsce. Znaczy wszyscy członkowie Platformy, wie, że tu jest większość z nas, tak? Wszyscy członkowie Platformy głosują i wybierają szefa w wyborach bezpośrednio. Nie ma takiego układu, jak jest w PiS-ie, czy tam wcześniej w PC, że Jarosław Kaczyński ułożył sobie wszystko w roku 90 ze świtą i kontroluje to przez 27 lat. Wybory wygrał Grzegorz Schetyna w styczniu 2016 roku. Ma kadencję, ale wybory będą też w przyszłości. Teraz będzie wybierany zarząd krajowy. Zarząd krajowy to jest Grzegorz Schetyna, twardy, doświadczony zawodnik, a w tym moim zdaniem, w tym czasie bardzo łatwo jest decyzję podjąć, wymieniając osobę doświadczoną na kogoś młodego. Tylko pytanie, co z tego będzie, bo drugi raz doświadczonej osoby na tę funkcję się nie zdobędzie. Młodych jest sporo. Ci młodzi naprawdę są angażowani w różne prace. Jest Piotr, wspaniały też poseł, bardzo dobre wystąpienia w klubie, w wielu też sprawach. Jest Borys, oczywiście Budka, który został wiceprzewodniczącym. Nie wiecie pan. Bardzo dziękuję. Jest również Rafał Trzaskowski, który trafił do zarządu krajowego. Ale to zawsze musi być mieszanka młodości, za którą idzie energia oczywiście, ale doświadczenie. PiS jest ugrupowaniem bardzo perfidnym, bardzo przebiegłym. Schetyna ma doświadczenie z lat 2005-2007. Uwierzcie mi, jak obserwowaliśmy jego przez czas, kiedy był w rezerwie tak zwanej strategicznej, tu się na pewno też zgodzisz. Grzegorz Schetyna nie był zwolennikiem tak zwanej polityki miłosierdzia. Ja wracam do tego, ponieważ pracowałem w komisji do spraw rozliczenia afer PiS, tak zwana komisja do spraw nacisku, której szefem był Andrzej Czuma i tworzyłem, niestety, musiałem tworzyć raport zgody z prawdą. Raport przeciwko mojemu koledze z partii, przeciwko Andrzejowi Czumie. Andrzej twierdził, że nie było żadnych nacisków, wszystko było zgodnie z prawem, za ich rządów. Z mojego raportu i z raportu Agnieszki Hanajczyk wynikało, że naciski były. Okazało się, że my mieliśmy rację, bo przecież w sprawie afery gruntowej zapadły wyroki i to nie było tak, że nikt nie był rozliczony za tamten czas, 2007. Zapadł wyrok skazujący Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To jest też, wyrok też jest rozliczeniem sądu pierwszej instancji, mimo że się nie uprawomocnił, niestety, ponieważ do akcji wkroczył pan prezydent razem z Duda pomocą i ludzie, którzy powinni teraz siedzieć, bo oni dostali wyroki skazujące, karę bezwzględnego więzienia za przekroczenie uprawnień, chodziło o zakładanie podsłuchów, między innymi wielu posłów samoobrony wtedy, ci ludzie zostali ułaskawieni ze złamaniem konstytucji. Ale to nie jest nasza wina do państwa. Państwo w tym zakresie państwo zadziałało i wracając, powtórzę raz jeszcze, Schetyna nie był politykiem tak zwanego miłosierdzia. Uważam, że należy dać szansę, jeżeli była decyzja partii w 2016 roku w styczniu, o kadencji, uszanować kadencyjność, zaufać i to jest maraton. To nie jest tak, że po dwóch latach, po półtora roku będą fajerwerki. Wymienimy teraz Schetynę, wstawimy kogoś młodego i od razu wszystko poszybuje do góry. To jest ciężka, mozolna praca pod bardzo dużym ciśnieniem, któremu wszyscy podlegamy, w atmosferze wielokrotnie szczucia, nacisków z ich strony, perfidii niesamowitej mediów. Nie jestem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie. Tak? Aczkolwiek przyjmuję te głosy państwa, przyjmujemy te głosy, one mobilizują do jeszcze większej pracy. Tak? Ale jeżeli chodzi o przewodniczącego,
manewr, jak zrobił PiS. Osoba doświadczona w rządzie z tylnego siedzenia, a PR-owo, powiedzmy... Są młodzi ludzie, w mediach też, jest mieszanka doświadczenia, młodości. Zarząd Krajowy to są wspaniałe osoby. Jest Tomek Siemoniak, w sprawach obrony narodowej, wysokiej klasy specjalista. Jest Ewa Kopacz, która zrobiła, politycznie powiem Państwu, niesamowicie osoba, którą bardzo szanuję. I jej rok na funkcji premiera też się bardzo mocno zmienił. Ona ma niesamowicie wysoki instynkt, teraz instynkt, intuicję polityczną, instynkt polityczny. Jest osobą doświadczoną, bardzo merytoryczną, jeśli chodzi o sprawy zdrowia. Uzupełnia ją w tym Bartek Arłukowicz, który świetnie wypada w mediach. Naprawdę jest w każdej dziedzinie, od służby zdrowia, przez obronę narodową, przez sprawy wewnętrzne, politykę zagraniczną, Rafał Trzaskowski. W każdej dziedzinie sprawiedliwość Borys Budka. W każdej dziedzinie mamy osoby kompetentne, które bardzo dobrze wypadają w mediach. I to jest wartość Platformy, nie mówiąc o wspaniałych samorządowcach. Patrzę również tutaj na Państwa, na Ciebie, Ewa. Osoby, które mają doświadczenie samorządowe, bo to jest potencjał Platformy. Mamy za rok wybory samorządowe, skupmy się teraz na tym. Mamy 21 października konwencję, ogłaszamy program samorządowy. To będzie bój o obronę wolnej Polski tak naprawdę. Wybory samorządowe. Oni zrobią wszystko, żeby przejąć samorządy. Będzie nagonka w telewizji, będzie nasyłanie różnego rodzaju służb, będzie przede wszystkim zmiana oczywiście ordynacji, jakiej? Wykluczanie komitetów może lokalnych, bo oni nigdy nie byli silni w samorządach. Wy znacie tych ludzi. W każdym powiecie, w każdej gminie oni mają wielki problem z ludźmi. Oni fajnie się okopują w polityce centralnej poprzez budowę takiej polityki paranoidalnej, spiskowej, bo to jest bardzo łatwe powiedzieć, a za tym, za Komorowskim, WSI stoją służby, a za tym to Ruski stoją, KGB, GRU, też służby, za tym ci, za ten biznes podejrzany. No jesteśmy oczywiście czyści, tak? Kaczyński wcale fundacji prasowej nie założył, spółki Srebrna i 2 hektarów gruntów w centrum Warszawy, na tym się nie uwłaszczył z kolegami z PC. Oczywiście nie, bo to nie dotyczy, to jest osoba całkowicie czysta, powiedzmy. Ale on buduje taką narrację przez lata, że on tylko doszukuje się układów, spisków dookoła siebie. Tylko to jest dobre na politykę ogólnokrajową, żeby dookoła pobudować pana Marka Suskiego, pana marszałka Brudzińskiego, umieścić swoich w partii, okopać się na lata, na jedynkach, na dwójkach, na dobrych listach wyborczych. Ale to jest dobra polityka na Sejm, na politykę ogólnopolską. Ale oni są bardzo słabi w samorządach. Nie mają dobrych samorządowców, sprawnych starostów, wicestarostów, rady powiatowych, rady gminnych, burmistrzów, osoby dobrych w zarządzaniu. Oni są strasznie słabi. I to było widać też przecież po tych propozycjach ograniczenia kadencyjności. Wycofali się z tego tak naprawdę, bo ich związani z tym samorządowcy z Polski Wschodniej zaczęli też przeciwko temu protestować, a z drugiej strony posłowie ich wiedzieliby, że nie mają zbyt dużych szans w wyborach. Bo to nie jest takie proste, żeby poseł PiS-u został prezydentem miasta. Słabi są w wyborach samorządowych. Różnych metod będą się sięgać. Mówi się o jednej kadencji, przepraszam, jednej turze, zakaz startu komitetów lokalnych i być może po co zakaz startu, żeby maksymalnie upolitycznić wybory, nawet w takiej małej miejscowości jak Nowe Miasto Babskie. Maksymalnie upolitycznić wybory, nie dopuścić komitetów lokalnych, bo przecież wiecie, że łatwiej, tak się buduje też w Polsce lokalnej listy, nie muszą iść jakąś Platforma, bo nie każdy. Ktoś sympatyzuje z Platformą, ale nie jest członkiem, nie chce startować z szyldu do końca Platformy, no i powstaje, powiedzmy, Porozumienie Obywatelskie, nie Platforma Obywatelska, tylko Porozumienie, które to jest Platforma, ale też ludzie, którzy sympatyzują, ale nie do końca chcą iść pod sztandarem, ale trochę zboczyłem z tym. Ale tak uzupełniając, tylko wszystko zmierza ku temu, skracając, no, aby ugrupowanie najsilniejsze, które ma najsilniejsze poparcie, proporcjonalnie zyskiwało jak najwięcej mandatów w wyborach samorządowych. I aha, już wiem, bo wycofanie okręgów jednomandatowych, które mają w FIZ-ie na punkcie okręgów jednomandatowych. Jak wybierani są radni w Nowym Mieście, chyba w Szanowni Państwo? Jednomandatowych. Kukiz mówi tak dużo o Jowach, nie? Słyszeliście. Znaczy teraz mówi mniej, ale to był sztandar, tak? Magiczna recepta. On
mówi, mam receptę na dobre zmiany w Polsce. Tutaj dwa lata temu wygrał wybory w trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Jowy wymieni, wyrzuci partię pracy. Teraz cicho, zaproponował w ogóle Jowy na przykład? Złożył projekt ustawy? Nie. No, Platforma też była za Jowami w początkowej fazie. To przejdźmy. Co zrobiła Platforma w sprawie Jowów? Wprowadziliśmy Jowy we wszystkich, przepraszam, do Senatu wprowadziliśmy. Zmiana rewolucyjna, na którą konstytucja pozwala. Nie ma już dwóch trzymandatowych okręgów. Wybieracie senatora jednego. Trzeba było pójść dalej. Poszliśmy dalej, na tyle, na ile mogła nam konstytucja pozwoliła. Nie mogliśmy wprowadzić do Sejmu, bo nie było zgody PSL-u, ani mieliśmy większości konstytucyjnej. To, co zrobiliśmy, to dzięki głosowaniu i zaangażowaniu na sali przeciwko PSL-owi, razem z grupą posłów z PJD-em, było takie ugrupowanie przez jakiś czas, grupka, kilkunastu uciekinierów z PiS-u nas poparło. Zmiana bardzo ważna w samorządach, wprowadziliśmy jednomandatowe okręgi wyborcze we wszystkich gminach, w tym w miastach też prezydenckich, które nie posiadają praw powiatu, takie jak moje miasto Inowrocław. I bardzo cieszę się, że my mamy 23 okręgi jednomandatowe, tak jak zresztą w Nowym Mieście. Nie ma już ordynacji proporcjonalnej, propartyjnej, tylko radny odpowiada za kilka bloków albo za jakiś fragment osiedla. Czysta, fajna ordynacja. Jeżeli się nie sprawdza, to za 4 lata go mieszkańcy nie wybiorą. Niezależnie, czy jest z partii, z PiS-u, z Platformy, czy z komitetu lokalnego, ale nawet ten z komitetu lokalnego, komitetu osiedlowego ma w tych wyborach szansę. U mnie w wyborach pani z takiego komitetu, stare miasto, nowe perspektywy, dostała się do rady. Tylko dlatego, że jest JOW. Bo gdyby nie startowała w JOW-ie, to szans by nie miała w ordynacji proporcjonalnej. Wiecie, jak to działa, trzeba próg przekroczyć, zebrać pełne listy. Dla działaczy takich samorządowych to jest rzecz nie do przeskoczenia. I oni będą chcieli JOW-y wykasować, przywrócić między innymi w Nowym Mieście ordynację proporcjonalną, podział, mówi się o mniejszych okręgach, takich 3-4 mandatowych, korzystnych za PiS. Przepraszam, bo pana zagadałem. No, wracając do samego początku pana wypowiedzi, do tych tutaj wyborów odnośnie samorządów, a chodzi mi o krytyczne podejście do, że rząd nic nie zrobił po prostu w sprawie dla pomocy poszkodowanym, w sprawie huraganów. Mam pytanie, akurat tam jesteście na tamtym obszarze, jesteście mocno obsadzeni w samorządach, że tak powiem, przecież było powiedziane, że samorząd to jest to, co może zrobić. Jaki macie, że tak powiem, program, znaczy nie program po prostu, co chcecie zrobić, żeby pomóc tym ludziom, bo naprawdę oni nie są potrzebni, akurat byłem na tym terenie, gdzie była prawie 1,5 miesiąca, wiem, co tam się dzieje, że tak powiem. Wiem, jak jest podejście do samorządów, każdy bierze po prostu, co chwyci, to jego. I co macie, jaki macie pomysł? Bo akurat w tym rejonie, że tak powiem, od Wisły na zachód, północny zachód, tutaj Września na przykład, Tuchola, Podstargard, Gdańsk, czy Starogard Gdański? Starogard, już nie ma Gdańskiego, nie? Co macie, jaki macie pomysł po prostu, żeby na przykład ci ludzie uwierzyli, no, że jest jakaś pomoc, to, ale przez jednostki samorządowe, czyli przez samorząd wojewódzki, samorząd powiatowy i samorząd gminny, bo tam siedzicie mocno. Niemniej od razu było zaangażowanie parlamentarzystów radnych, którzy przyjechali. Ja rozumiem, Konkretnie co? Konkretne są pieniądze. Wiem, że i Rada Miejska Gdańska, i Sopot, nie wiem, czy nie to, i samorządy, w których współrządzi Platforma albo rządzi Platforma, podejmowały decyzje o pomocy finansowej dla tych regionów. O szczegóły tutaj trzeba zapytać. Mniejsze, większe samorządy pomagały finansowo. W końcu przymuszona została też do działania pani premier. Dużo zależy na pewno od marszałków i od sejmików. Czyli panie pośle, jest problem. Masa ludzi jest pozostawiona po zaniku. Oni nawet w tej chwili okazuje się, że idą o pomoc. Te dokumenty, które właśnie się oni pokazują, to są jakieś dekrety, jakieś tam wójta, jakieś ten, to często są, tak powiem, pomijani się ludzie. Muszą udowadniać, że jakby na nowo zasiedzenie robić na ten. No tak, takie są problemy, oni się mówią. A co to sobie bardzo, co do, że tak powiem, do takiej. Byłem też na szkodzie, że tak powiem, przyjechała pani prezydent z akurat Gdyni, zrobiła sobie zdjęcie pani Fatki do dzisiejszego dnia.
budynek został nieruszony, pomoc nie udzielona, ludzie mieszkają, najpierw w szkole mieszkali, teraz gdzieś tam kątem mieszkają. Woda przeszła, proszę, przez drogę pół budynku podniosła. I taka jest działalność samorządu. Czy na pewno pan jest tak, że w momencie, kiedy ta tragedia miała miejsce, to bezwzględnie powinna zostać, o co apelowaliśmy, obłożona powinna zostać klęska żywiołowa. To są 3 miliardy strat, drodzy państwo, a nie marne parę milionów złotych, które rząd rzucił ludziom jako ochłapy. To ma być pomoc, to ma być pomoc rządu. To ma być pomoc rządu, który doraźnie przyjedzie, żeby pokazać się przed kamerami, żeby stanąć i zakopać się jak minister Macierewicz, żeby pokazówkę zrobić przy żołnierzy i tak dalej. Nie, ja wiem, okej. Pieniądze mogą być nawet fura. Tak. A to w samochodach wy jesteście tam, nie? Okej. Okay. Nie ma pasażu podziału tego sklepu. Dobrze, ale te pieniądze powinny iść z rządu. One powinny iść z rezerwy. Która powinna być zapisana. Rozmawiamy o tym, co PiS robi źle, ale okej, my już się godzimy na to, że oni zrobili źle, na nich nie można liczyć, bo teraz samorząd, samorządowcy mają tam skrobać te swoje... Nie, chodzi swoje... że pan idzie tak. Przychodzą panie, robią zdjęcie, co panie robią, bo likwidujemy szkody, co ja to robię? No, zrobimy zdjęcia, wpisujemy sobie w kalendarz. Nie przychodzi następny z pani z MOPS-u, co pani robi? No, to, na trzecie pytanie, a kto? No wójt nas wygnał, no wójt na teren. A wie pani, to trudno się odnosić do jakichś, nie wiem, czy pojedynczych razy 10 sytuacji i tak dalej. Ja się oczywiście pod tym nie podpisuję, absolutnie. Trzeba to negować i trzeba to wyłuskiwać. Natomiast ja jeszcze, to jest jakby inna sprawa, ale dalej wrócę do jednej podstawowej rzeczy, tak? Że jeśli rząd jest za to odpowiedzialny, to rząd powinien pomagać tym poszkodowanym, a nie, mówię, z drobnej kasy, bez względu na to, czy te panie to zrobią swoją robotę dobrze, czy to wójt kazał, czy będą robić wszystko, aby unikać tego, aby te pieniądze wypłacać. A dlaczego my w ten sposób być może wójtowie czy samorządowcy niechętnie to wypłacają? Bo nie mają tych pieniędzy, bo ile można dojść z samorządów? Niech rząd da te pieniądze, a nie niech daje na propagandę 19 milionów złotych na billboardy. No to tu jest też, wie pan, problem i pies pogrzebany, tak? A czym innym jest to, co pan mówi, tak? Że jeśli już jesteśmy w takiej sytuacji, że na rząd nie można liczyć, bo nie można, bo rząd woli dla swoich dawać, to rzeczywiście trzeba się przyjrzeć takiej sytuacji, gdzie są takie miejsca, gdzie ludzie rzeczywiście potrzebują pomocy, gdzie rzekomo mogą tą pomoc otrzymywać od samorządów, a nie otrzymują w tej formie i na odpowiedni czas, jak powinni. Ale jaka była formuła tworzenia samorządu? Czy samorząd będzie chciał lepiej, nie bliżej tego obywatela? Okej, okay, no ale to... Pytanie, czy tak duże struktury, jak na przykład urzędy marszałkowskie, na przykład powiaty, tak jak nasz, powiedzmy, tak jak gmina, powiedzmy, gmina miejska, nowe miasto, czy ma rację bytu, no po prostu, i ma masa więcej. Oczywiście, że ma rację bytu, ale jeszcze raz to powtórzę. To nie jest zadanie dla samorządu. Owszem, samorządy powinny się włączać, to powinny wspomagać w ten czy inny sposób, ale samorządy nie mają na to generalnie pieniędzy, tak? Mają jakieś tam drobne kwoty zapisane, ale w porównaniu z tym, co powinno zostać przeznaczone przez rząd właśnie z rezerw celowych, a nie przejadane, a nie znowu gdzieś tam z rezerw celowych zabierane z budżetu i kierowane na przykład na tą słynną akcję billboardową, to jest zupełnie inna sprawa. To, co mają samorządy, te środki, to są grosze dosłownie, tak? I oni jak mogą, tak tym gospodarują. Każdy jeden przypadek, kiedy jest gdzieś tam, może ktoś się z tym no, trochę ociąga z tym wypłacaniem i tak dalej, trzeba piętnować, trzeba negować, bo jak chcesz coś robić, to rób do końca i daj ludziom, tak? Ale drugie, znowu powtórzę, 3 miliardy złotych. Takie są straty rzeczywiste. I to nie ma, i pan sobie wyobraża, że z samorządu ma to iść? Skąd by? Byłeś radnym i wiesz, że budżet jest budżetem, nie? Ja przepraszam, tylko wtrącę na chwilę. My się tak tutaj zastanawiamy, do czego może doprowadzić polityka PiSu, a dosłownie informacja sprzed chwili. 60-latek podpalił się na placu defilad, zostawił list, w którym napisał: PiS i nomenklatura mają krew na rękach. Zostawił bardzo obszerny list przeciwko... PiS i nomenklatura, panowie, no to co? Co to jest? Kim jesteś, no? A wracając do tego, zwróciłem uwagę, że
udziwać, że byłem radny. Byłem radny i będę radny. No ale no, sam senat, wiesz, jak budżet jest. I wracając. Byłaś radny, byłaś panu starostyną. I teraz... Świat wygląda samo. Tak. Samorządy zrzucili. Jak świat wygląda, że pieniądze... Tak, ale zrzucać na samorządy. Nie, nie, nie. Wiele się są sprawy, które samorządy też zawalają. I też zawalają sprawy takie samorządy. Masz talent, to ostry. Ale z tego rozliczą ich wyborcy. Z tego wyborcy rozliczą. Jak samorząd zawala, to znaczy nie wybiorą tego, czy z tego, że samorząd na warmię dzisiaj powiedzmy mamy taki problem, no byśmy, lepiej by było taniej oddział mogli wybudować, ale nie mamy gruntu. Ale grunt został sprzedany po prostu przy szpitalu. No. W jakim celu? Znaczy lądowisko zrobić. Nie można lądowiska, tak, dla śmigłowców nie można było. Parametry śmigłowców się zmieniły, są naloty i inne i można było lądowisko, ale nie. Pani, wasza przedstawicielka, pani starostka w okresie swojej tutaj sprzedała działki. No. No tak, pani starostyna. Sprzedała pani drogie. Pani starostyna, sprzedała pani drogie. Drogie pani sprzedała, nie sprawdzają, czy te drogi są balkony, czy to ocieplenie budynku. To jest taka powietrzowa sprawa, co pani starostyna budowała, na co były potrzebne pieniądze pani starostyna. Drodzy Państwo, uspokójmy emocje, ja proponuję, żebyśmy tak głęboki oddech wzięli. Teraz zaczynamy kolejną rundę pytań. Proszę bardzo. Kto jeszcze nie zadawał pytań? Bardzo proszę. Kolega, taka rzecz, mianowicie nie do zagospodarowania, prawda, elektoratu zostaje taka dość duża grupa młodzieży. Od szkolnej do tej troszkę ponad szkolnej, zresztą tutaj zarówno jak i nie tylko ludzie mają do czynienia w tej chwili z młodzieżą, ja również troszkę. I jest to grupa bardzo niezdecydowanych ludzi oczywiście, jest to bardzo trudny wyborca. Niejednokrotnie nie wiem, czy nie warto po prostu by było troszeczkę sięgnąć po tych właśnie ludzi. Tak się przyglądam na przykład, jak to wygląda w Ameryce, w Stanach, gdzie uczy się młodzież już w szkołach form wyborów, jak to się robi, po co i dlaczego. I oni bardzo młodym wieku idą głosować, no są już zdecydowani, wiedzą, jak, dlaczego to robić. Ja się młodzi ludzie są wykształceni, przynajmniej tak to odbieram, spotykają się, są. Ich to nie interesuje, ale w większości dlatego, że jest to po prostu brak edukacji, moim zdaniem, brak edukacji tutaj w tej dziedzinie. Jest to na tyle trudny wyborca, że też i w tej chwili ugrupowania prawicowe poza, prawda, tą częścią tych, prawda, których zjednoczono, myślę, że po prostu ta grupa ludzi była jak tutaj się mówi, kibole ich zagarnięto, ponieważ myślę, jest to młodzież porzucona. Tak się to odbiera, im dano troszeczkę po prostu z tej strony, oni poszli. To jest młodzież niewymagająca i w momencie, kiedy ktoś dał im odrobinę zaufania właśnie w tych grupach, uznali, że no, coś znaczą i za nimi poszli. Nie wiem, czy no patrzmy na taki przykład, tak jak jest w tej chwili choćby nasz pan Owsiak, który jest tępiony, ponieważ jest niebezpieczny, wiadomo, ma duże wpływy, nie tylko na młodzież, ale i na wielu innych ludzi. Aczkolwiek chodzi mi tu głównie w tej chwili o tą młodzież, te osoby, które pozostają z boku. No więc szukać sposobów właśnie, jak dotrzeć do tych ludzi, oni patrząc na, tak jak ja odbieram, no oczywiście z polskiej grupy ludzi, z którymi się spotykam, no ale jakoś tam to sąduje, patrząc, jak patrzą na polityków, patrzą, czy pana Schetynę, czy prawda, innych góry, oczywiście wiadomo, że no to troszeczkę inaczej tam wszystko się rządzi, jeśli chodzi o te. Ci młodzi ludzie nie są przekonani.
przekonani. Oni nie bardzo wiedzą, o czym mówią ci ludzie. Dla nich jest to zbyt trudne i zbyt poważne. Myślę, że po prostu trzeba by było znaleźć w jakiś sposób powolutku docierać. Jest to tak duża grupa ludzi, że mogłaby przeważyć szal. Ja tak myślę. Tyle w tym. Od podstaw, tak? Jest to na pewno bardzo duża praca i duże zaangażowanie musiało być wielu ludzi, ale myślę, że za pomocą części wolontariuszy, nawet młodych, tych aktywnych aktywistów, można by było spróbować ruszyć ten temat. Kościół próbuje, no każdy próbuje, bo wiadomo, młodzież jest naszą przyszłością, bo są ci ludzie, którzy przyjdą do nas, wiadomo, też trzeba ich prowokować. Nie zmienia faktu, że w tej chwili mogliby być bardzo pomocni, mogliby stworzyć te narzędzia, które pragnie. Nie wiem, to jest tak, właśnie mówię, to jest to, co mnie nurtuje, tak się przyglądam. Myślę, że się można temat ruszyć. Może jeszcze poprosimy o jedno pytanie. Czy jest szansa właśnie na rozwiązanie problemu tych stopów, o których była mowa, przez to, ten zespół, o którym Pan wspomniał, że ten zespół złożony z posłów Okej, to może ja odpowiem od razu. Wpierw Panu tutaj bardzo dobry postulat. Przygotowujemy jest zespół pod kierownictwem Arkadek Kliniki Gajewskiej, zespół przygotowujący program młodych posłów, Młodzi dla Młodzież, przygotowuje program. Zmienia się też postrzeganie, mówię trochę niestety, że część ludzi młodych uległa tej prostej idei nacjonalizmu. I to jest zauważalne. Przecież my wprowadziliśmy jako platforma naszej inicjatywy 2 maja i flagi. Bronisław Komorowski prowadził politykę propatriotyczną, wyśmiewaną przez nich, wyśmiewano jego prezydentury, a on bardzo dużo takich propatriotycznych inicjatyw firmował, wprowadzał. Część niestety młodych ludzi ulega pokusie nacjonalizmu, radykalizmu, tej nienawiści czasami właśnie kibolskiej, przez środowiska kibolskie, marsze kiboli. To jest prosta idea, w którą też się wpisuje. Wszyscy są przeciw nam. My musimy pogodzić czarnoskórych, musimy pogodzić tych, którzy mają inną wiarę. My jesteśmy przedmurzem tutaj gnijącej Europy Zachodniej. I to niestety trafia do młodych ludzi, którzy wychowali się już w Polsce bezpiecznej, spokojnej, w Polsce, w której mogą wsiąść w pociąg i za kilka godzin być już w Berlinie, pojechać ze znajomymi do Paryża, do Hiszpanii dojechać. W Polsce innej niż Polska moich rodziców, gdzie trzeba było paszport występować, granice były zamknięte. Ja pamiętam, w liceum zakładaliśmy klub europejski. To był czas, kiedy przygotowywaliśmy Polska, wstępowała do Unii Europejskiej. Nie było wiadomo, czy do Unii zostaniemy dopuszczeni. I pamiętam wtedy duży euroentuzjazm wśród młodych ludzi. Teraz tego niestety jest trochę mniej. Tak jakby te emocje wygasły. Jakby młodzi ludzie też przyzwyczaili się do tego, że to jest dane raz na zawsze. A w polityce, zwłaszcza jak Państwo znacie historię też współczesną, nic nie jest dane raz na zawsze. Polityka jest dynamiczna, również polityka zagraniczna, polityka międzynarodowa ulega procesom przeróżnym. Bardzo niepokojące jest to, co będzie działo się w ramach Unii Europejskiej w przyszłości. Po wygranych przez panią Merkel w wyborach ruszy reforma wewnętrzna Unii Europejskiej. Jest determinacja, żeby w oparciu o stare państwa Unii, czyli Europejska Wspólnota Węgla i Stali, tworzyć z rąk państw, które będą się jeszcze bardziej integrowały i pozostawić resztę na marginesie. To jest to, czego też obawiają się nasi południowi sąsiedzi. Wypowiedzi Słowaków, Czechów. Oni nie chcą iść z Polską przeciwko Niemcom, przeciwko Francuzom. Oni chcą być w Zjednoczonej Europie. Czesi mają w sobie taki pragmatyzm duży. Tak jak przez ostatnich 8 lat Polska była takim partnerem w rozmowach, w negocjacjach z Komisją Europejską, zwłaszcza w okresie późniejszym, jak Tusk został prezydentem, czyli szefem Rady Europejskiej. Oni widzieli w Polsce siłę w rozmowach z Niemcami, z Francją, z Hiszpanią, z Włochami. Teraz oni grają już sami, widzą, co się dzieje u nas, chcą być w projekcie Unii.
Dokąd to prowadzi polityka izolacjonizmu? Ja wierzę, że młodzi ludzie się obudzą i oni... No tak, panie pośle, się z tym, co pan mówi, bo chyba pan ma nieświeże wiadomości, bo w Czechach się zmienia, jest nowy premier, bardziej prawicowy. Wybory wygrane przez prawicowego kanclerza Austrii, 31-latka, najmłodszy przywódca w Europie. Ale prawda budowa. To się zmienia. No ja wiem, że tam łatwiej byłoby propagandowo wytłumaczyć, że się Polska izoluje. Nie, po prostu te kraje będą się koncentrowały wokół własnych interesów. Skoro nas Zachód odrzuci Macron czy z panią Merkel, no to tu się będzie... Na nasze własne życzenia. Będą się musieli tak czy owak zintegrować. Także to nie jest tak powiedziane, że tego, taka łatwa to znaczy, że Polska się nie izoluje. Nie izoluje się. Tego nie widać. Ale jak się nie izoluje, najprostszy argument, jeżeli Polska nie popiera Polaka na szefa Rady Europejskiej. Albo jeżeli Macron w sprawie dyrektywy bardzo ważnej, dyrektywy pracowników delegowanych, spotyka się z Austriakami, spotyka się ze Słowakami, Czechami, pomija Polskę, mimo że z Polski pochodzi największa grupa osób tym zainteresowanych. Jeszcze tylko jeśli chodzi o skoki, tak? Właśnie. Jeśli chodzi o skoki, będziemy zbierać materiał, można powiedzieć, dowodowy na to, by gdy ruszy komisja śledcza, żebyśmy mieli harmonogram prac i sprawnie pracę komisji śledczej przeprowadzili w oparciu już o zebrane dokumenty, informacje wstępnie przesłuchane niektórych świadków, bo będziemy zapraszać i szefa KNF pana Jakubiaka, będziemy chcieli zaprosić też pana Kwaśniaka. To jest przypadek najwyższego rangą funkcjonariusza państwa, który został skatowany, niemalże zabity, przez bandytę wynajętego przez Skopo, nie wiem czy pamiętacie państwo, w 2013 roku, za to, że wiceszef KNF walczył ze skokami, pałką teleskopową, bandzior prawie go zatłukł na śmierć. Także będziemy takie rzeczy też odkrywać, przygotowywać. Proszę Państwa, ja myślę, że jeszcze dwa pytania. Na pewno pan dyrektor szpitala naszego, bardzo proszę. Panie Kudowski, kiedy otrzymałaś mi SMS-a, to byłem zdziwiony, przyznam się, do jednego dnia. Nigdy nie byłem wyborcą Platformy Obywatelskiej. Ja powiem tak, przepraszam, tylko wejdę słowo. Z całym szacunkiem dla Państwa, członków Platformy, sympatyków i innych, proszę być szczerze, wybaczcie nam, ale nam naprawdę najbardziej zależy na tych, na obecności tych, tak trochę wpisuje się w to, co Pani powiedziała, że nie chodzi o to, żeby przekonywać przekonanych, tylko chcemy rozmawiać ze społeczeństwem, a nie z członkami Platformy, dlatego bardzo nas cieszy Pana obecność i bardzo mnie cieszy, że Pani Ewa absolutnie nie bała się zaprosić tutaj wszystkich i zrobić spotkanie otwarte. Bo jesteśmy też parlamentarzystami, nie konkretnej partii, ale Rzeczypospolitej Polskiej. Ale cieszę się, że ty jesteś. Ja pomyślałam, że masz telefon do mojego poprzednika i dlatego Ja muszę taką dygresję osobistą, że niestety z Platformą Obywatelską mam nieprzyjemne okoliczności. Dwa razy byłem zwalniany z pracy przez Platformę Obywatelską, ostatnio przez pana marszałka Całeckiego. Ale to już mi jakby przeszło, ale mam pretensje do Państwa o to, że doprowadziliście do takiego stanu, że mamy w tej chwili takie zamieszanie, bo co by nie powiedzieć o opisie, pewne rzeczy wstrzelił się, pewne rzeczy jakby stara się uzdrowić, ale niestety to, co mnie jako człowieka już w pewnym wieku, to propaganda pisowska, w telewizji, ja wiem, że powinien być pluralizm, tak? Ale to mi przypomina PRL, który większość z nas tutaj z własnego doświadczenia ma. I jest to niestrawne. Ja oglądam telewizję i taką, żeby to jakby sobie porównać. Ja w tej chwili zajmuję się służbą zdrowia, zresztą całe życie, większość życia zawodowego przepracowałem w służbie zdrowia. Między innymi chyba pański tata był radnym z Jemików Kujawsko-Pomorskiego. Współpracował z Torunskim. Tak, ja w Toruniu pracowałem. I
tej służbie zdrowia chciałbym powiedzieć, jaki to jest ten rzecz. Nie uważam, panie pośle, panowie posłowie, że waszymi dobrymi frontmenami jest pan Arłukowicz czy pani Kopacz, jeżeli chodzi o aktualną sytuację strajkową. Sorry. To jest odczucie pracowników służby zdrowia. Może nie tych takich na podstawowych stanowiskach, ale tych od pielęgniarek do lekarzy. Odczuwają to tak, że proszę Państwa, przez 8 lat waszych rządów, nie tylko waszych, wcześniejszych też, w służbie zdrowia nic nie zmieniono. W tej chwili, nie dość tego, że Państwo żeście nie popchnęli sytuacji ku lepszemu, to obecna władza jakby mówi o tym, że daje więcej, ale mimo wszystko nakłada na takie szpitale jak my różne obowiązki. Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach powoduje to, że nasze koszty wzrastają. To, że dostaliśmy 4% zwyżki jakby kontraktu, który musimy wypracować, to nie jest tak, że to jest wprost dane. To, że jest może lepsza ściągalność VAT-u, ale przechodzi to na firmy outsourcingowe, które w kosztach przekazują to nam. Powiem Państwu tak, że usługa sprzątania i opieki przy pacjencie wzrosła rok do roku o 40% wartość tej usługi. Żywienie 10%. Akurat ochrony nie mamy, bo tutaj jest to mały szpital. Inne usługi tak samo. To, że jest atmosfera prosperity, dochodzi do tego, że wszyscy pracownicy chcą więcej zarabiać, tak? Ja jako dyrektor z tych pieniędzy, które dostałem w tej chwili, trudno mi jest wszystkich usatysfakcjonować. To jest sytuacja, która grozi finansowemu dołkowi dla szpitali powiatowych, nie tylko dla naszego, ale podstawową rzeczą jest to, że nie ma kadry medycznej, tak? Nie tylko pielęgniarek, ale lekarzy. W naszym szpitalu są 4 podstawowe oddziały, i wypadnie tylko jeden lekarz tego oddziału i po prostu cały szpital musi się zawalać. Panie dyrektorze, niech pan powie, ile pan pozyskał rezydentów? Mamy miejsca rezydenckie. W sumie jest ich na ten czas 5. Ogłoszenia, próby skaperowania nie ma. Po prostu nie ma też, to jest uwaga dla Państwa, żebyście to za sobie uważali. Nie ma systemu motywacji rezydentów, żeby rezydenci przychodzili do małych szpitali, tak? Oni się wszyscy giotą w dużych szpitalach. Szpitalu po ukończeniu studiów po 80 rezydentów. To jest ogromny problem zagrażający funkcjonowaniu takiego szpitala małego jak nasz. My mamy 4 podstawowe, to jest taki szpital podstawowy dla powiatu. A inne szpitale województwa warmińsko-mazurskiego tak samo funkcjonują na granicy po prostu rozpadu z powodu braku kadry medycznej, lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów. Ja na listopad nie mam obsadzonych 5 dyżurów nocnej świątecznej pomocy w dodatku 1 listopada. Stawki już są horrendalne, sprowadzam lekarzy z Warszawy, z Gdańska, z Torunia. Dlatego prosiłbym, żebyście panowie przedstawiali sytuację szpitali, szczególnie powiatowych, że jest to, że grozi to istnieniu, a dlatego tych szpitali, a dla powiatów jest to jakby podstawowa instytucja, która jest niezbędna w działalności powiatu, tak, dla bezpieczeństwa, dlatego, żeby ludzie się czuli bezpiecznie. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, że w maju 2017 roku na spotkaniu z ministrem Radziwiłłem w Olsztynie, kiedy mowa była o sieci szpitali, była to, od razu było zapowiedziane, że pan minister ma tylko 1,5 godziny czasu, tak? Przez godzinę dyrektor departamentu opowiada o tym, co jest w internecie, tak? Mowa o sieci. Pytania, proszę napisać na kartce. Pani, która zdecydowała, które pytania będą przefiltrowała, na resztę dostaniecie odpowiedź na maila, tak? Do tej pory nie dostałem odpowiedzi.
pytanie, skąd pozyskać środki na te wynagrodzenia minimalne? Państwo sobie dacie radę, rozmawiajcie z lekarzami, zarabiają po 20 tysięcy, niech 2 tysiące zrzekną się dla Solidarności Społecznej, żeby dać wynagrodzenia pielęgniarkom, sekretarkom administracji w ramach tych środków. Tak? Długi służby zdrowia są nieważne, tak? Do 30 miliardów, a 10 tylko wymagalnych nie istnieją. Dlaczego nie istnieją? Bo jak Panowie wiecie, w ustawie jest napisane, że albo właściciel, albo organ założycielski musi to zobowiązanie pokryć po okresie rozliczeniowym. Tak? W związku z tym proszę mówić o tych sprawach i pokazywać, bo naprawdę powiatowa służba zdrowia uważam, że jest w tej chwili w totalnej rozsypce. I mam nadzieję, że życzę Wam dobrze po prostu jako Platformie, aczkolwiek obawiam się, że tylko koniunktura niekorzystna może zmienić losy kolejnych wyborów, bo nie najbliższych. Także tak, sorry, ale może trochę sceptycznie tutaj do tego. Prosiłbym o przedstawianie tej biedy służby zdrowia, jaką w tej chwili mam. I jeszcze tutaj do Pana posła jedna sprawa. Gdyby Pan chciał przykład na opieszałość prokuratury w sytuacji kilkumilionowej afery, to mogę taki przykład Panu podać. To bardzo dziękuję. Po spotkaniu z tylko przyjemnością. Chciał przyjemności. W każdym razie nie jesteśmy członkami Komisji Zdrowia z kolegą posłem, ale jeżeli Pan pozwoli, wystąpimy do Pana Ministra Radziwiłła. Najlepiej, gdybyśmy mieli te pytania, o których Pan wspomina, które były interpelacje. Z takim wystąpieniem formalnym. No, to sytuację, o której Pan mówi. Nagłośnić, tak? Zażądamy takiej formalnej odpowiedzi, którą Pan też. Pan też dostanie. Dostanę się w punktach. Okay. Szanowni Państwo, ja będę miał prośbę do Państwa, ponieważ ja to sobie dojadę i tak dalej, ale Pan poseł też ma jeszcze ponad 2 godziny drogi do swojego Inowrocławia. Będziemy powoli kończyć, Panie Przewodniczący, spotkanie. Jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, bardzo bym prosił w tej takiej najtrudniejszej na koniec. Ostatniej rundzie i będziemy się powoli żegnać. Proszę bardzo. Ja się tak zastanawiam, co ja powiem żonie, jak wrócę do domu. No i chodzi na to, że... Też jesteśmy ciekawi. Proszę się domu, że nie dowiedziałem się więcej niż wczoraj z internetu. Mam pytanie, które mi się ciśnie. Ty mnie prosił nie nagrywać. Nie życzę sobie akurat te pytania. Kiedy Państwo, czy w ogóle Państwo macie plan B na to, żeby być skutecznymi naprzeciw PiS-u? Bo PiS nie ma takiego słupki wysokie, że coś obiecał i oszukał. Oni są skuteczni na co dzień, tylko ludzi porywa. Wiadomo, że my możemy mieć nawet porównania takie, że PiS wygrał tak jak Hitler, ale czy my musimy być tak samo jak Niemcy i czekać, aż nas ktoś wyzwoli za lata, jak będziemy zrujnowani całkowicie? PiS stosuje pozaprawne rozwiązania siłowe. Czy Platforma ma jakiś plan B, żeby dostosować się chociaż o pół kroku przed PiS-em, żeby nie grać według reguł narzuconych przez PiS? To jest moja ciekawość. No. Potem będę miał do Pana prywatne pytania jeszcze. Ktoś jeszcze z Państwa? Ja mogę tylko zapytać, czy jest wiadoma, czy są wiadome takie zapisy dotyczące schodzin, że jest on chroniony przed wglądem na przykład komorniczym, co powoduje dużą popularność tychże kas. Jest również wyłączony z powiadamiania międzybankowego o zadłużeniu, na przykład komorniczym innym bankom. Także sam wiem, że jest to po prostu bardzo, wiele zainteresowania to przygód różnych dłużników, prawda, buduje tą kasę, bo tak naprawdę. Więc to nie jest bank, ale właśnie ma przez też takie zapisy, że komornik nie jest w stanie, jeżeli samemu ktoś nie poda, nie jest w stanie zajrzeć, nie ma takiego prawa. Jeśli nie
nie ma więcej pytań, a nie widzę, to Państwa. Ja jeszcze na koniec może miał argumenty, bo... Bardzo proszę, bo nie będzie okazji już może, co? Tak. Proszę bardzo. Koleżanka z przodu, odnośnie szefa Platformy. Ja uważam, że to, co pan poseł powiedział, że na 4-letnią kadencję został wybrany na szefa przez członków PO, taka prawda jest, ale szanowni Państwo, jeżeli trener drużyny piłkarskiej jest słaby, przegrywa mecze, to co robi? Wymiana trenera. I nawet sama wymiana trenera spowoduje, że ci zawodnicy będą lepiej grać przynajmniej przez kilka meczów, które też odbudowa. I wydaje mi się, że pan Schetyna jako szef się nie sprawdza. Również czy był w zarządzie Platformy za czasów panowania Tuska, bo był. I w zasadzie wybory parlamentarne dwa lata temu, wybory prezydenckie, może nie przez Schetynę zostały przegrane, ale przez obóz władzy w PO. Bo tak, mnie się wydaje, że już się obserwuje, obserwowało, że niewiele robiliście, żeby wesprzeć Kowalskiego, który miał takie przygotowania i prawie że miał już mandat prezydenta w kieszeni, podobnie z wyborami samorządowymi. Między wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi Platforma cichutko spała. Spała, czekała, to wygrany, a nasz przeciwnik odrał to tam. Dziękuję. Wiemy, to może... Proszę na muszę poprzeć pana Andrzeja, bo mi też się nie podoba przywództwo pana przewodniczącego Schetyny. I też niepokoi mnie to, jako członka Platformy Obywatelskiej od 4 lat, że mają być przegłosowane zmiany w statucie. Oczywiście to jest jakieś tam symboliczne zmiany, bo to jest wyrzucenie jakby pani Kopacz z tej funkcji pierwszej wiceszefowej partii, a to też może rozpocząć jakieś wewnętrzne wojenki w samej Platformie, a to nam na rok przed wyborami samorządowymi naprawdę nie jest potrzebne. A to tylko ja tak na koniec. Pierwsze słyszę, żeby Ewa Kopacz miała być wyrzucana. Znaczy wyrzucana z tej funkcji wiceszefa, tylko ma być czterech równych wiceprzewodniczących. Ma być wiceprzewodnicząca. Ale to jest akurat, nie wiem, czy to jest zmiana, która polega na wyrzucaniu, osłabianiu kogokolwiek. Tylko, że przepraszam, po przejściu pana premiera Tuska na szefa Rady Europejskiej pani Kopacz była tą pierwszą wiceszefową Platformy i każdy wiedział, że ona jest naturalnym następcą pana Tuska, tak? Bo jest taka pierwsza wiceszefowa Platformy. Teraz będzie tych czterech równych wiceprzewodniczących i co po odejściu pana Schetyny, tak? Nie ma jakby jakiejś takiej jasnej sytuacji, kto obejmie stery tymczasowo w Platformie, powiedzmy, do następnych wyborów. Tylko jest czterech głównych wiceprzewodniczących, którzy za chwilę mogą między sobą zacząć walczyć. To tylko taka kosmetyczna niby zmiana, ale to trochę niepokoi. Personalnie obserwuję w ostatnich miesiącach bardzo dobrą współpracę pomiędzy Ewą Kopacz a Grzegorzem Schetyną. To tak odpowiadając na pana pytanie. Na pana pytanie, czy trenera się zmienia, a co jeśli trwa mecz? Co jeżeli jesteśmy w 40 minucie albo w 50 minucie? Zmienia się trenera? Nie. Nie. A na pytanie to pierwsze? A pierwsze dotyczyło? Tutaj aha, to dojdę, bo tak po kolei. A jeszcze branżowe tutaj było o skokach, panie pośle. O skokach. My doprowadziliśmy do objęcia nadzorem skoków w roku 2013, dzięki czemu klienci skoków, a w dużej części są to osoby mniej uposażone. To są ludzie, którzy wpłacali tam oszczędności naprawdę życia. Te osoby do pewnego progu chronione są bankowym funduszem gwarancyjnym. Ten problem, o którym pan wspomina, nie jest mi do końca znany. Na pewno sprawdzę, zapoznamy się. A w której się można wiedzieć? Adamskiego bodajże jest. Czyli takie ciekawości pytałem o to. Dobrze, to wrócimy do tego. A jeśli chodzi o najtrudniejsze pytanie, plan B, zawsze, gdy dochodziło do zagrożenia fundamentów, nie baliśmy się
wyjść na ulicę jako platforma i organizować dużych zgromadzeń. Może pan wierzyć albo nie, ale Jarosław Kaczyński boi się ludzi. Znaczy boi się demonstracji. Znaczy on ma wrażenie i on był przekonany, że on ma domenę na ludzi na ulicy. Zwłaszcza na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. I Marsz Wielkiej Wolności, który organizowaliśmy w maju co roku, albo ludzie, którzy przyszli w naszej obronie i w obronie wolnych mediów pod Sejm, wywoływali u niego przerażenie. Najlepszym dowodem jest takie zdjęcie, nie wiem, czy pamiętacie państwo, jak Jarosław Kaczyński uciekał z Sejmu, wyjeżdżał przez bramkę i policja tych ludzi szarpnęła, brutalnie bardzo traktowała, żeby on mógł przejechać. Jego taki dziwny uśmiech, grymas uśmiechu, to jest symbol Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy on się tak uśmiecha, to znaczy, że jest przerażony. Ja mam pytanie, czy państwo macie, myślę, jakieś zasady współpracy z tymi ikonami naszymi? Kaczyniukiem, czy Wójcem, innymi? Absolutnie. Wałęsa był przecież u nas na konwencji programowej w Gdańsku. Popatrz, Platforma w ubiegłym roku. Razem organizujemy z panem Frasowkiem demonstrację. Ostatnio na razie. Odpowiedzieć prowokacją na prowokację policyjną. W czasie właśnie demonstracji. I tam wokół niego zgromadzeni ludzie odważyli się i buchnęli w policję. Wyglądało to tak, jakby tam jakiś prowokator kogoś zahaczył. A to oni sami zrobili. I oni się nie boją. Chyba co przeciwnik też się boi prowokacji. Okay, ale państwo jesteście jak naprawdę drużyna harcerska, człowiek. Boicie się po prostu. No, no nie wiem, to akurat tutaj musimy odpowiedzieć bezwzględnie. I to jeśli zarzuca nam się strach albo obawę, to proszę spojrzeć na to, co się działo chociażby podczas 15 grudnia, kiedy nie baliśmy się i blokować mównicy, i nie baliśmy